Witamy na portalu Za Ciosem. Dzisiejszym moim gościem jest Tomasz Babiloński, czyli organizator dzisiejszej gali. Cześć Tomasz. Cześć, cześć. Jak oceniasz dzisiejszą galę? Wiesz co, powiedzmy na taką, powiedzmy, szóstkę z plusem, ale nie dziesiątkę. Czyli co oceniasz na plus, co oceniasz na minus? No na pewno walki, które dobieraliśmy, daliśmy zawodnikom szansę, musimy tutaj nadpracować, żeby po prostu troszkę więcej boksowali, a nie bili się. Ale walka wieczorna nam uratowała znowu fajny taki, powiedzmy, dosyt. Walki K1 na pewno, frekwencja, no bo były fajne, fajne takie teamy, ale przede wszystkim, no dużo rzeczy jeszcze jest taki, no boks jest dzisiaj bardzo ciężkim projektem do szycia. Rozumiem, mnie bardzo się podoba kickboxing. Czy kickboxing zostaje już teraz na stałe na galach u Ciebie, czy to tylko taki jednorazowy wybryk? Nie, no robiliśmy w domu dworze, robiliśmy tutaj, wchodzimy, mamy współpracę z Polskim Związkiem Kika, więc idziemy w K1, idziemy mocno i będziemy tutaj tych zawodników kadry również tutaj na naszych imprezach próbować. Kiedy kolejna gala bokserska? No to jest dobre pytanie. Na pewno teraz mamy MMA, ale na jesień być może wrócimy jeszcze z boksem, bo boks jest ku mojemu sercu. Ja rozumiem, no ty sam kiedyś też walczyłeś na swojej gali, czy zamierzasz jeszcze raz zrobić takie coś, czy... Musimy iść do odpowiedniego rywala. Mam takich może kilku, ale to by mnie zmotywowało, a to co ostatnio, no to bardziej tam taka walka na zasadzie udowodnienia komuś, gdzie powinno być jego miejsce. To nie jest jakaś ta moja chwała i duma, że zrobiłem, powiedzmy, walkę. Nie uważam się za wielkiego, jak Adamek, czy Diablo, czy inni, bo to robiłem tylko dlatego, żeby po prostu sobie gdzieś tam przypomnieć, jak kiedyś się boksowało parę lat, naście temu. Ale fajnie to wyszło. Rozmawialiśmy wcześniej z Rafałem Jackiewiczem i mówił, że chciałby stoczyć walkę rewanżową z Rafałem Dudkiem. Czy dałbyś im szansę po prostu na taką walkę w boksie u Ciebie na gali? W boksie nie, w K1. W K1. Czyli widzimy, może będziemy mieli walkę w K1 Jackiewicza z Dudkiem. Tomku, bardzo Ci dziękuję, dziękujemy za tą galę, było fajnie. Do zobaczenia na kolejnych imprezach. Kiedy teraz kolejna gala MMA? MMA, Ostrołęka, zapraszam serdecznie. Już 10 czerwca, więc idziemy bardzo mocno. A następna już Międzyzdroje, więc idziemy na całego i już mamy kolejne plany odnośnie jesiennej pory. Czyli plan jest bardzo mocny. Pozdrawiam serdecznie, dziękujemy Tomasz. Pozdrawiam. Dzięki.